to ważna postać dla Opola i jak mi się wydaje zapomniana, dlatego bardzo dobrze, że ten jego grób będzie zaopiekowany, może tak powiem, bo ten grób istnieje, ale jednak warto, żeby było widać, że Opolanie o nim pamiętają. Prace są w trakcie renowacji. W tej chwili są uzupełniane ubytki, a wcześniej były oczyszczane warstwy takich wtórnych, szlicht, cementów, które zostały tam później nałożone, ale już były popękane, rozwarstwione, zniszczone i trzeba było je usunąć. Podłoże zostało oczyszczone, następnie zdezynfekowane. W tej chwili jest odbudowywana właśnie ta struktura brakująca tego nagrobka, który składa się jakby z dwóch elementów takiej murowanej części murku okalającej nagrobek i kamienia z granitu. Zostały też odkopane fundamenty, które były zniszczone, tam są naprawiono brakujące elementy. Będzie taka warstwa szlamu krzemionkującego, który będzie zapobiegał, że ta wilgoć z ziemi nie będzie tak wnikać w tą strukturę, a to jest jakby takim też elementem niszczącym tego nagrobka. No i nagrobek zostanie pokryty taką powłoką renowacyjną, estetyczną, która będzie w imitacji takiego pierwotnego wyglądu tej części murowanej nagrobka. Stanisław Spychalski jest patronem jednej z ulic Opola na Zaodrzu Opolskim, niedaleko zresztą cmentarza na Wrocławskiej. Był kupcem najpierw, a później bankowcem, jednym z założycieli Banku Ludowego w Opolu, czyli takiego banku, który prowadził działalność wśród ludności głównie wiejskiej i miał charakter wyraźnie propolski. Zresztą Stanisław Spychalski był także ważnym działaczem Związku Polaków w Niemczech. I właściwie cała ta jego działalność od końca XIX wieku, bo on nie był rodowitym opolaninem, przyjechał z Wielkopolski, ale związał się z naszym miastem pod koniec XIX wieku. Właściwie całe swoje życie Opolu zostawił. Najpierw jako kupiec, później jako bankowiec, jako działacz polonijny. Zmarł w 1945 roku, a więc doczekał tego, że Opole znalazło się w granicach Polski, ale tak jak powiedziałam, chyba jest trochę zapomniany, bo nawet te jego ulice chciano kiedyś zdekomunizować, ponieważ niektórzy myśleli, że jest to ulica komunistycznego działacza Mariana Spychalskiego, a nie Stanisława Spychalskiego, działacza Związku Polaków w Niemczech, opolskiego kupca i bankowca.